Siemaneczko moi drodzy, dzisiaj będziemy robić coś nietypowego, dlatego że będę robić sushi. Będę robić sushi drugi raz w życiu. Tylko że tym razem troszeczkę się doedukowałam, obejrzałam coś na YouTubie po prostu i będę robić z wami, dlatego że czemu nie? To jest moim zdaniem dość interesujące. Pokaż co masz, bo mamy rzodkiew i tykwę dostaliśmy w Biedronce. Mamy rzodkiew i tykwę. I tutaj mamy tykwę, a ja mam tutaj ocet i wasabi, a tutaj mam mąkę i ubudziłam się nią już, no ale trudno. Tutaj mam jeszcze srirachę. Ale idziemy. Ludzie są tutaj w pracy. Są ludzie w pracy w Biedronce. Interesujące. I jestem już w trakcie gotowania ryżu. I ryż, zaraz wam powiem jak gotuję, ale najpierw wam pokażę co kupiłam do tego wszystkiego. Ale to ma wyjść naprawdę dużo tego jedzonka, więc zobaczymy. Tu mamy nori, mamy panko i mamy czarny sezam, wasabi. Tutaj mamy tempurę, ale można ją też zrobić normalnie sobie w domku. Mamy rzodkiew, tutaj mamy tykwę. Opakowania, ocet ryżowy, majonez będzie nam potrzebny troszeczkę, ananas, bo moje rysy lubią, sriracha, takie dwa serki, obojętnie w sumie które, ale jakieś takie delikatne, ogórek, mam jeszcze drugi, zobaczymy czy będzie mi potrzebny, to jest mango i zobaczymy czy będzie na tyle dobre, żeby je użyć. Tutaj mamy ten, to moja mama lubi, to jest imbir różowy, tutaj mamy kiwi surimi, dwie i taki łosoś atlantycki wędzony i tutaj mamy taki niewędzony i mamy pistacje oraz trzy awokado. Tutaj mamy dodatkowo jeszcze krewetki i gotuję, uwaga, już gotujemy tak, że oczywiście płuczemy, żeby woda była klarowna jak wstawiamy i musi być cały czas pod przykryciem i na najwyższej mocy waszej kuchenki przez minutę od zagotowania i po tej minucie na najmniejszej mocy waszej kuchenki, czyli u mnie na jedynce przez 10 minut i później jeszcze będzie sobie czekał 8 minut w garnku. A my w tym czasie przygotowujemy, bo tutaj wam wszystko wyłożyłam ładnie, żeby wam pokazać, ale tutaj przygotujemy sobie na takich dwóch deskach, które tutaj przygotowałam, te składniki, żeby nam się było, wiecie, to wszystko w jakiś taki, żebym miała wszystko w jednym miejscu, tutaj troszeczkę rozsypałam, ale to nie. Siemano, ryż jak się gotował, tak się gotuje, tutaj przygotowuję składniki i będziemy robić teraz w takim malutkim garneczku zaprawę ryżową. Więc to, co będziemy dawać do ryżu, do tego będzie nam potrzebny cukier, ocet ryżowy i troszeczkę soli, tak wiecie, troszeczkę. Teraz wysypujemy na pół miski, będziemy rozrabiać tutaj tempurę i do jednego wsypujemy panko. Mamy panko. A jeżeli chodzi o tempurę, to ja mam taką gotową, bo akurat była w Lidlu i w ogóle te wszystkie zakupy robiłam w Lidlu i w Biedronce. To będzie rękaw, zrobimy z tego rękaw. To jest wielki woreczek. Ale tak będzie lepiej się, wiecie, wyciskać. Bo ostatnio na przykład nakładałam palcami i nie było zbyt dobrze, więc teraz robimy inaczej. Oczywiście zakładam, że moja mama ma gdzieś rękaw, bo na pewno ma, ale mi się nie chce szukać. Dobra, moi drodzy, ryż odleżał, mamy go tutaj i będziemy go teraz przykładać do takiego naczynia warstwami i polewać te warstwy zaprawą ryżową, która już się rozpuściła.
Siemanko moi drodzy, mamy tutaj tempurę i tutaj są kostki lodu, bo ma być bardzo zimna, a tutaj mamy panko. Wy nie widzicie tej panko, ale tutaj jest panko. Tutaj mamy frytkowice, można też robić na patelni, na zwykłym ogniu i w ogóle, więc teraz będziemy zanurzać wszystko, co chcecie mieć właśnie w tempurze i będziemy tutaj wkładać, zmieści się idealnie. Więc my mamy tutaj krewetki. Drodzy, tak wygląda efekt końcowy. Mamy dość sporo tego. Tutaj mamy futomaki, tutaj mamy Kalifornię i tutaj mamy futomaki, ale one są w tempurze. I tutaj tak to po prostu mi się troszeczkę udało. Ja robiłam to drugi raz, słuchajcie, musicie być wyrozumiali. Ale z tego, co widzę po tej twarzy, to wydaje mi się, że będzie jedzone tutaj. Będzie i to grubo. Będzie grubo jedzone. Fajnie mamy. I buty mojej mamy i paczkę z Shein. A tam są etui do telefonu. Tak, są etui, są te końcówki, żeby się nie załamywała ładowarka, jak się siedzi i ładuje, a się siedzi na telefonie. A my jedziemy do Pepa. Siemaneczko moi drodzy, widzicie tutaj, tu, na tych kartonach jest dostawa i jakby nowych rzeczy, które powinny być tu, a ich nie ma. I ja mamie pootwierałam kartony i wyjęłam parę rzeczy i sobie wzięłam. Natomiast nie wiadomo, kiedy będą wyjęte. Co to ma być w ogóle? Nie wiadomo, kiedy będzie reszta wyjęta, a ja chciałam kubek wyjąć, a nie mogę otworzyć wszystkich tamtych kartonów, bo to trochę nielegalne. A później ma być 23 stopnie. I weź się człowieku, ubierz normalnie. Morska bryza w tym samochodzie, słuchajcie. Chłodnawo. Nie no, nie jest źle.
Jeszcze. Jeszcze nawet jest jasno teraz, nie? Bo, bo o 5 to było ciemno, ale o 6 jest już tak, już się... Będą kubki, myślicie? Ja myślę, że tak. Że normalnie bym się z nimi urodziła. Normalnie, jak ulał. No, moi drodzy, pokażę wam, co kupiłam. Kupiłam w Pepco takiego duszka i on się świeci. Byliśmy jeszcze w Action i kupiłam taki puder. Nie było kokosowego, ale był ten, więc to niech już jest. Oraz, uwaga, uwaga, taką świeczkę. I ona nawet ładnie pachnie. Nawet. To są zakupy mojej mamy, jakieś highlighty. To są w ogóle, nie wiem czy wiecie, bombki w zamyśle.